Przeczytamy Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział 2. Offenbarung 2. Od wiersza 25. Ab Vers 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29. Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział 2. Offenbarung, Kapitel 3. Rozdział 3 już, przepraszam. A do anioła zborów Sardes napisz: to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Może dotąd. Bis Vers 6. Jeszcze dwa słowa chciałem powiedzieć do tego ostatniego wiersza. Ich möchte noch zwei Worte sagen zu diesem letzten Vers von Kapitel 2. W liście do Koryntian w rozdziale 2 czytamy. Im Brief an die Korinther Kapitel 2 lesen wir. W wierszu 14. Ale cielesny człowiek nie rozumie tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Widać z tego, że to ucho to jest boska zdolność rozumienia rzeczy Bożych i myśli Bożych. Wir sehen daraus, dass dieses Ohr eine Fähigkeit, die Stimme Gottes zu hören, symbolisiert. I również z tego rozumiemy, że to jest mowa do żywych. Wir verstehen daraus auch, dass es eine Rede an Lebendige ist. Świat niewierzący jest dla Boga umarły duchowo. Die ungläubige Welt ist für Gott geistlich tot. Czyli ta resztka tych świętych w Thyatyrze. So dass also der Überrest der Heiligen in Thyatira. To są ci, którzy żyją. Das sind also diejenigen, die leben. Duchowo żyją. Geistlich leben. Rozumieją myśli Boże, Słowo Boże. Sie verstehen die Gedanken Gottes, das Wort Gottes. I cechuje ich wytrwałość. Und sie werden durch Ausharren charakterisiert. W czym wytrwałość? W czym wytrwałość? Ach, worin, worin das Ausharren? W zachowaniu tego wszystkiego, co otrzymali i co posiadają. In dem Bewahren all dessen, was sie empfangen haben und was sie hatten. Gdyż to, co im zapłacie jest dane, denn das, was ihnen als Belohnung gegeben ist, ta osoba, diese Person, i uczestnictwo w tym wszystkim, co z tą osobą związane jest, czyli z Panem Jezusem, und das Teilhaben an all dessen, was mit dieser Person, also dem Herrn Jesus, verbunden ist, jest dla nich wartością szczególną. Ist für sie ein besonderer Wert. I chociaż jak żeśmy słyszeli, że okoliczności się nie zmienią, und so wie wir auch gehört haben, dass obwohl die Umstände sich nicht ändern werden, to możemy przeczytać
Następny wiersz listu do Koryntian, że können wir einen weiteren Vers aus dem Brief an die Korinther entnehmen? 1. Korinthian 15, 1. Korinther 15, 57, Vers 57, że oni mocno swoją wiarę budują na tym, dass sie ihren Sieg fest darauf gründen, co już zostało dokonane, was schon vollbracht ist, a to zwycięstwo już dokonał Pan Jezus. Und diesen Sieg hat schon der Herr Jesus vollbracht. Bo w tym wierszu czytamy, ale niech będzie Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Denn wir lesen in diesem Vers, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder gegeben hat, wie in der polnischen steht.